tak ma być. Nie dam ci. A wy znowu się kłócicie? Przestańcie proszę i posłuchajcie historii o Kajtusiu. I co my tu mamy? Wygląda na to, że Kajtyk i Klementynka też się pokłócili. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś się kłóci. Kajtuś czekał na swoją koleżankę Klementynkę. Przygotował więc różne zabawki. Kajtek! Kajtek! Zejdź na dół! Przyszła do ciebie Klementynka! Witam! Wejdź, Klementynko, zapraszam. Kajtusiu, powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętaj, żeby grzecznie się zachowywać. Baw się ładnie. Dobrze, mamo. Nie sprawiaj kłopotu. Dobrze, mamo. Jestem pewna, że wszystko będzie w porządku. Wejdź, Klementynko. Jej, ile zabawek przyniosłaś. Kajtuś chciał się bawić dinozaurem i miał zamiar wytłumaczyć Klementynce, jaką zbudują mu jaskinię z klocków. Pobawmy się w rodzinkę. Ja będę mamą, a ty możesz być tatą. To nie było to, o czym myślał Kajtek. Ja chcę się bawić dinozaurem. Niedźwiadek i królik będą naszymi dziećmi. To jest mój misio i mój króliczek. Kajtuś nie lubił, jak ktoś brał jego przytulanki bez pytania. Możemy urządzić dla nich herbatkę. Siadaj tutaj. Masz je odłożyć. Są moje. Proszę cię, nie złość się. Siadaj tu i bądź grzeczny. Ja wcale nie chcę być grzeczny. O co ci chodzi? Nie chcę się bawić w dom. Ja chcę się bawić dinozaurem. Dobra, niech ci będzie. Dinozaur też może być naszym dzieckiem. To też się Kajtusiowi nie podobało. Już nie chcę się więcej z tobą bawić. Już więcej cię nie lubię. Mamo! Co ci się stało, synku? I gdzie jest Klementynka? Już nie lubię Klementynki. Zabrała mojego misia i mojego królika. Postaramy się coś na to poradzić, dobrze? Kochani, przeproście się nawzajem i bądźcie już mili. Przepraszam, Kajtusiu. Twoja kolej, synku. Przepraszam, Klementynko. Witajcie, zapraszam. Starszy brat Klementynki był mistrzem bejsbola i Kajtuś bardzo go podziwiał. Cześć, Michał. Cześć, Kajtek. Chcesz trochę pograć? Och! Kiedyś wyrośniesz na dobrego zawodnika. Chodźcie do nas, napijecie się soku. Ścigamy się do stołu? O! Kajtek, ty i Klementyna jesteście dobrzy w bejsbol. Niedługo znowu pogramy. Tak, ja bym chciał już jutro pograć z tobą i z Klementynką. I pojutrze, i pozajutrze. Dzieci, pora na bajkę. To się wydarzyło, kiedy Kajtuś miał 3 lata. Dzisiejsza bajka nosi tytuł Kajtuś boi się ciemności. Kajtuś boi się ciemności. Dobranoc, Kajtusiu, słodkich snów. Dobranoc, karaluchy pod poduchy. Dobrze. Dobranoc, karaluchy pod poduchy. Karaluchy? Mamo! Co się stało? Karaluchy! Proszę, już nie ma. To były cienie. A co z drapiącym potworem? Nie słyszę żadnego potwora. Tutaj jest na pewno drapiący potwór. Wydaje drapiące dźwięki. Wydawało ci się, że coś słyszałeś. A wiesz, dlaczego nie warto bać się potworów? Bo nie są prawdziwe. Są na niby. Dobranoc, synku. Nie boję się potworów,
Nie boję się potworów. Kajtusiu, to tylko twój pluszowy wąż. Tak, ale tam był latający potwór i drapiący potwór są tutaj. Wydawało ci się, że coś słyszałeś, Kajtusiu. Tu nic nie ma. Drapiący potwór robił tak ha, ha, he, ho. Posłuchaj pozytywki. Jej radosny dźwięk ukoi cię do snu. Dobranoc. Gałęzie drzewa ruszane wiatrem drapały w okno i to właśnie słyszałeś. Widzisz? Czasami zwykłe rzeczy wydają się straszne. Drapiącym potworem było drzewo? A! Drapiący potwór! O, to nie był potwór, to tylko Gilbert. Ten kot? Teraz na pewno już uśniesz. Z małą pomocą misia. Mam nadzieję, że już nie będzie strasznych dźwięków. Już miś dopilnuje, żeby nie było żadnych przerażających dźwięków. Dobranoc, Kajtusiu. Chcecie, żeby wam poczytać? Zobaczymy, co dzisiaj działo się u Kajtusia. To może być ciekawe. Opowiadanie ma tytuł Kajtuś badaczem dżungli. Aha! Chcesz razem ze mną popracować w ogrodzie? Tak, mamo. Włóż, ochroni cię przed słońcem. Cześć, Kajtek! Cześć, Sara! Ty na razie podlej kwiatki, a ja poprzycinam róże. Chyba będzie lało, a więc nie musimy niczego podlewać. Sara? O! Kajtek, popatrz przez to. Co to jest? To szkło powiększające. Uważaj, bo jest delikatne. Co to znaczy? To znaczy, że łatwo je rozbić. No ale co robi? Powiększa wszystkie małe rzeczy. O! Jakie masz wielkie oko! A ty wielki nochal! Wiesz, jaki mam pomysł? Pobawimy się w naukowców, którzy badają dżunglę. Co robią badacze dżungli? Będziemy udawać, że prowadzimy badania i oglądamy wszystko przez szkło powiększające. O! Patrz, to wielki, nieznany potwór. To prawda. Gąsienica wyglądała jak potwór. O! Jest wielki jak ptak. Ucieka mi. Dżungla robi się coraz bardziej gęsta. Nie uda mi się tędy przejść. Ja idę. Nie boję się. Powodzenia. Będę czekała w obozie. Kajtuś, nieustraszony badacz, zapuszczał się coraz głębiej i głębiej między gęste krzewy. Kajtuś wyobraził sobie, że Gilbert to wielki lew z dżungli. Gilbercie, nie bój się. To ja. O! Nagle Kajtuś usłyszał, że nadchodzi burza. Trochę Saro! Się tego przestraszył. Saro! Co się stało? Usłyszałem grzmot. To na pewno bęben tam. Wysyła nam wiadomość. Aha, bęben. O! W dżungli to raczej bęben.
Ale może tym razem piorun? Kajtuś był bardzo przejęty wszystkim, co zobaczył przez szkło powiększające i wszystkimi przygodami, które sobie wyobraził. Mamo, widziałam lwa w dżungli. I jeszcze słyszeliśmy tamtamy. To bębny wysłały nam wiadomość. Tak, powiedziały, że przemokniemy do suchej nitki, jeśli nie uciekniemy do domu. Dzieci, pora na bajkę o Kajtusiu. Jaki ma tytuł, babciu? Nazywa się Kajtuś już się nie boi. Działo się to, kiedy Kajtuś miał 3 lata. Kajtuś już się nie boi. Pan Hinkiel mieszkał w domu obok. Dzieci mówiły, że w jego starym domu był duch. Dom pana Hinkla rzeczywiście wyglądał strasznie. Tak jak pan Hinkiel. Kajtusiu, co się stało? To pan Hinkiel jest straszny. Dlaczego tak mówisz? Pan Hinkiel jest straszny. Zobacz, chce mnie złapać. Nie ma go. Zresztą znam pana Hinkla. Jest bardzo miły. Co? Dzień dobry, Kajtusiu. Panu Hinklowi zrobiło się smutno, bo Kajtuś uciekł. Nie bój się. Pan Hinkiel przyszedł powiedzieć, że nie chciał cię przestraszyć. On naprawdę jest miły. Nie lubię go. Myślę, że boisz się pana Hinkla, bo go jeszcze nie znasz. Witam. Mogę wejść? Proszę, niech pan wejdzie. Kajtusiu, pan Hinkiel chciałby... Kajtusiu! Och, gdzie się podział Kajtuś? Nie wiem. Przed chwilą tu był. Ojej, chyba bawi się w chowanego, a ja uwielbiam się w to bawić. Gotowy czy nie? Szukam. No, gdzie on może być? Kajtusiu, hop, hop, gdzie jesteś? Bo nas usłyszą. Ojej, może Kajtuś jest już na dole? Robi się coraz cieplej. Ciekawe, czy tu się schował. Nie widzę go. Nie, tu go nie ma. Sprawdźmy w innym pokoju. Kajtuś może się ukrył gdzieś tutaj. Chyba robi się cieplej i cieplej. Kajtuś zapomniał, że bał się pana Hinkla. Aha! Widzę, że się już zaprzyjaźniliście. Chcę się jeszcze bawić. Bardzo chętnie, Kajtusiu. Ja się schowam, a ty będziesz szukać. Lubię pana, panie Hinkiel. Dzieci, co się stało? Czekamy na koleżanki i kolegów. No, to może opowiem wam bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Przyjaciele Kajtusia. Przyjaciele Kajtusia. Kajtuś użalał się nad sobą. Co się stało, Kajtusiu? Nie jesteś wesoły? Nie jestem. Nie mam się z kim bawić. Nie masz przyjaciół? Nie, nie mam. Wtedy Kajtuś naprawdę myślał, że nie miał przyjaciół i dlatego czuł się bardzo smutny i samotny. Na pewno masz przyjaciół. Zastanówmy się przez chwilkę. A ta miła Klementynka? Klementynka uwielbia cukierki. Mogę?
Nie. Dobrze. Chcesz cukierko? O nie! Ułożę te żółte w rzędzie. Kajtusiu, ten cukierek leżał na podłodze. Nie możesz go zjeść. Poczekaj, mam inne cukierki. Są czyste. To koleżanka, a może masz kolegów? Oj, chyba jednak nie mam. Pomyślmy. A ten chłopiec Leon? Leon jest śmieszny. Czego się tak śmiejecie? Z niczego, mamo! No więc, to już dwoje przyjaciół. Masz innych? Nie. Naprawdę? A Gilbert nie jest twoim przyjacielem? Kajtuś zapomniał o kotku, który był jego przyjacielem. Gilbert, mój przyjaciel. Kajtuś poczuł się lepiej. Na początku wydawało mu się, że nie miał żadnych przyjaciół. Teraz Kajtuś wiedział, że ma ich troje. A skoro ma troje przyjaciół, to może ma ich o wiele więcej. Ruzia jest moją siostrą i moją przyjaciółką też. Masz rację. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry panu. Pan Hinkiel też jest moim przyjacielem. Mam ich wielu, prawda, babciu? Tak, masz. Zobacz, kto idzie. O, to mamusia i tatuś. Jesteście moimi przyjaciółmi. Jak Ruzia, Gilbert, pan Hinkiel, Klementyna i Leon. Czy wymieniłeś wszystkich? Tak. Nie zapomniałeś o kimś? O, tak. Też jesteś moją przyjaciółką, babciu. Macie już dość zabawy? A może chcecie posłuchać o Kajtusiu? Ciekawi jesteście, jakie Kajtuś miał urodziny? Dzisiejsza opowieść ma tytuł Urodzinowy prezent Kajtusia. Kajtuś miał urodziny, więc mama postanowiła upiec mu tort. Jestem pewna, że nie będziesz chciał wylizać miski. Jak to nie? Bardzo chcę. A, ja tylko żartowałam. Nie. Tort urodziny! Mamada! Synku, Ruzia też lubi wylizywać miskę. Tato! Och, wydawało mi się, że Kajtuś miał podzielić się z Ruzią. Kajtuś powiedział wszystkim, że chce dostać w prezencie wyjątkowego dinozaura. Ale babcia nie przyniosła dinozaura, tylko sweter. Nie podoba ci się? Ależ bardzo mu się podoba. O, przyszli goście. Hurra! Leon, Klementynka! Wejdźcie, zapraszam. Nie ruszaj się, wytrzymaj jeszcze chwilkę. Prawie skończyłem. Śmiesznie wyglądam, tato. Najlepszego, synku. Zdmuchniesz świeczki, kochanie? Mhm. Najpierw pomyśl życzenie. Powinieneś pomyśleć życzenie. Kajtuś miał tylko jedno życzenie. Marzył o dinozaurze.
tort był pyszny, ale Kajtuś nie mógł już więcej zjeść. Prezent dla naszego synka. O, właśnie o takim dinozaurze marzyłem. Dziękuję. O! Jakiś czas później mama przyniosła lody. Rusiu, zobacz, co zrobiłaś. Ojej, na nim też jest dinozaur. Kajtuś marzył, żeby mieć dinozaura, a teraz miał aż dwa. Ojej! To były moje najlepsze urodziny. Siadajcie, dzieci. Teraz wam poczytam. Patrzcie, Kajtek je śniadanie. Ale to nie było zwykłe śniadanie. Posłuchajcie o śniadaniu niespodziance. Pewnego poranka Kajtuś wstał bardzo, bardzo wcześnie. Starał się chodzić cichutko, tak żeby nikogo nie obudzić. Mamo, śpisz? Tato, śpisz? Kajtuś czuł się wyspany i bardzo, bardzo głodny. Postanowił, że sam zje śniadanie. Po chwili wpadł na lepszy pomysł. Zrobi śniadanie dla całej rodziny. O, Kajtuś? Cześć, Ruziu, chodź ze mną. Och. Ja przygotuję śniadanie dla wszystkich. Kajtuś nie chciał, żeby rodzice się obudzili. Postanowił, że zrobi rodzicom niespodziankę. Ruziu, pijesz mleko? Cześć, Gilbercie, jesteś głodny? Śniadanie, kotku. Ups. Przygotowanie śniadania to ciężka praca. Trzeba było nakryć do stołu. Kajtuś chciał zrobić mamie i tacie największą niespodziankę w życiu. Wow! Co to było? Ja nic nie słyszałem. Kajtek jest chyba w kuchni. Kajtusiu! Czy wszystko w porządku? Cii, to niespodzianka. A, rozumiem, dobrze. Ciekawe, jaką niespodziankę szykuje nasz synek. Bardzo ciekawe. Kajtusiowi wydawało się, że w szafce jest mnóstwo rzeczy, ale nie widział niczego, co można byłoby podać na śniadanie. Mama lubi te płatki. Babeczki! Tata uwielbia babeczki! O! Kajtuś nie zdążył wszystkiego przygotować. Mamo, poczekaj! Jeszcze jedną rzecz chciał postawić na stole, żeby jego śniadanie było prawdziwą niespodzianką. Gotowe! Możecie wejść! O! To śniadanie niespodzianka! O, zaskoczyłeś nas! Jak ładnie! Zobacz, moje ulubione płatki już w misce. A na moim talerzu jest babeczka i masło, żebym mógł ją posmarować tak, jak lubię. Udało się niespodziankowe śniadanie! Babciu, poczytasz nam książeczkę, tę o Kajtusiu? Ciekawe, co dzisiaj robił Kajtuś. Opowieść ma tytuł Kajtuś i Gilbert. Zobacz, Gilbercie, na tym obrazku jest kotek. Już mi się nie chce rysować. Chciałbym się z kimś pobawić. Ruziu?
Kajtuś szukał towarzystwa do zabawy, ale wiedział, że nie powinien budzić Różyczki. Kajtuś! Ssss! Wiesz, że nie wolno jej budzić? Tato, nudzę się. Nie mam z kim się pobawić. Poczekaj, synku. Ruzia musi się wyspać. Później się pobawicie. Kajtuś nie chciał czekać. Chciał się z kimś pobawić teraz. Pobawisz się ze mną, Gilbercie? Kajtuś natychmiast wymyślił inną zabawę. Zaraz wracam. Kajtuś wiedział, że historyjka o psie raczej nie spodoba się Gilbertowi. Ale o myszkach na pewno chętnie posłucha i o ptaszkach też. Mam książeczkę i poczytam ci o dzielnej myszce, która nazywała się Mysia. Pewnego dnia Mysia miała koleżankę i ona nazywała się Musia. I pewnego dnia Mysia i Musia... Gilbercie, zobacz, jaka to słodka myszka. Gilbercie, patrz tutaj. Wiem, w co się pobawimy. Bardzo ładnie. Tatuś zabierze cię na spacerek. Uważaj, popraw tam w rogu. Ja i Gilbert bawimy się w dom. Ja jestem tatusiem. Słuchaj, czy Gilbert lubi ludzkie zabawy? Ludzkie zabawy? Ty na przykład nie lubisz bawić się jak maluszki. Bo już nie jesteś maluszkiem, prawda? Tak. No widzisz? A Gilbert jest kotem, nie człowiekiem. Dlatego on woli kocie zabawy. Wiesz, jak koty najbardziej lubią się bawić? Tak. Wolisz kocie zabawy, prawda, Gilbercie? Miau. Łap kotku. Miau. Teraz dwa kotki bawią się razem. Miau. Brrr. O, jakie mamy dwa miłe kotki! Poczytamy dziś o tym, jak Kajtuś poszedł do parku z dziadkiem i spotkał chłopca, którego nie polubił. A przynajmniej wydawało mu się, że go nie polubił. Kajtuś poznaje nowego kolegę. Kajtuś lubił chodzić do parku. Często zawierał tam nowe znajomości. Wiaderko pełne, przewracaj. Zrobiłem jeszcze jedną. O, witaj kolego, jak masz na imię? Marek. Cześć Marku, to jest Kajtuś. Chcesz się pobawić z Kajtkiem? Wydaje mi się, że to doskonały pomysł. A my sobie posiedzimy na ławce, tu obok. Buduję wysoką wieżę. Ja chcę budować wieżę. To jest moje. Zburzyłeś swoją wieżę. Zburzyłeś swoją wieżę. Nie, ty zburzyłeś. Ja zbuduję sobie nową. Dziadku! A on... Specjalnie mi to zrobił. Skąd wiesz? Może to było niechcący. Przeprosisz, Kajtka. Dobrze, synku? Ja już to naprawiłem. Bardzo ładnie z twojej strony. A teraz grzecznie pobawcie się razem. Umiecie? Dobrze! Ja nie chcę się z nim więcej bawić. Ja wolę iść na huśtawki. Poczekaj na mnie! Bujaj mnie!
Nie, ja nie chcę. Nie, najpierw ty nie. Nie chcę się więcej z tobą bawić. Kajtuś nie polubił Marka, bo Marek zawsze chciał postawić na swoim. Kajtek, co się stało? On nie chce się ze mną bawić. Bo on cały czas chce być pierwszy. Oj, synku, mówiłam ci, że w zabawie trzeba się wymieniać. Zapomniałeś? Nie, mamo. Będziesz jeszcze moim kolegą? Marek i Kajtuś razem bawili się w piasku. Potem huśtali się nawzajem, a na koniec stwierdzili, że bardzo dobrze jest im się bawić razem. Dziadek zaczął się martwić, że nigdy nie wrócą do domu. No, dzieciaki, wracamy do domu. Tylko jeszcze zjadę kilka razy, proszę. Czas na książeczkę. O czym nam dzisiaj poczytasz? No, zaraz zobaczymy. Co teraz porabia nasz Kajtuś? Dzisiejsza opowieść ma tytuł Deszczowy dzień Kajtusia. Kajtusiu, idziemy na spacer, ale pada deszcz i trzeba się dobrze ubrać, żeby nie zmoknąć. Ach! Będę skakał po wszystkich kałużach. O, coś tu nie pasuje. Proszę, pomogę ci włożyć. Nie trzeba, ja sam dam radę. Udało mi się! Brawo! Pomóc ci zapiąć guziki? Możemy iść. Kajtuś zapomniał o czymś bardzo ważnym. Mamo! Tak, kochanie? Muszę jeszcze iść do łazienki. Czekam na ciebie. Kajtuś bardzo się spieszył, ale po drodze coś przykuło jego uwagę. Uważaj! Kajtuś! 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 Tatuś? Co ty tutaj robisz? Ja miałem iść do łazienki. Ojej, ja już muszę iść. Naprawdę muszę. Szybko. O. Tatusiu, zobacz, mam samolot. Mogę obejrzeć twój samolot? Samolot właśnie ląduje na lotnisku, dobrze? Będzie na ciebie czekał, kiedy wrócisz. Przypadkiem nie zapomniałeś o mamie? Mama! Zapomniałem! Czy mama jeszcze czeka? Kajtuś pobiegł szybko do mamy i zobaczył, że mama właśnie odwiesza płaszcz na miejsce. Mamo, jestem tutaj! Nie wychodzimy już nigdzie! Ależ nie, wychodzimy! Tylko zobacz! Świeciło słońce, więc płaszcze nie były potrzebne. Ale dalej było jeszcze mnóstwo kałuż. Ten najpierw, a tamten na drugą nogę. Mamo, ty chyba o czymś zapomniałaś. Hurra, kałuże! Mamo, zobacz! Wiem, że dobrze się bawisz, ale teraz musimy iść po zakupy. Ojej. Wiesz, jaki mam pomysł? Możemy zostawiać ślady, idąc do sklepu. Zobacz. O tak! Czytanie czy kąpiel? Co wybieracie? Czytanie! Czytanie! Zgoda. Najpierw poczytamy.
a potem kąpiel. Dobrze? Zobaczymy, co też nasz Kajtuś dzisiaj robił. Opowieść ma tytuł Kajtuś uczy się pływać. Synku, jestem tutaj. Ojej! Nie chcesz wejść do wody? Tam coś jest! Zobacz! Patrz, tata! Może następnym razem wejdziesz ze mną do dużego basenu? Dobrze. Pamiętasz, jak było na basenie? Tak. Chciałbyś, żeby tata nauczył cię pływać? Tak. Kilka dni później była pierwsza lekcja, która mu się bardzo podobała. A już po kilku radził sobie coraz lepiej i lepiej. Sam do ciebie przypłynę. Wiem, że dasz radę. Sam przepłynąłem! Kajtuś chciał pływać i nurkować, tak jak jego starsi koledzy. I co, wracamy do wody? Teraz chcę pływać sam, bez pomocy. To może być dobry pomysł. Hurra! Uwaga, wchodzę do wody! Tatusiu, chodź do mnie! Zobaczysz, jak całkiem sam pływam! Tak, trzymaj. Ręce na wodzie, tak jak pokazywałem. Doskonale! Ja pływam! Widzisz, tato? Jestem przy tobie. Nauczyłeś się. Patrz na mnie! Ja pływam! Kajtuś się wystraszył. Kajtek! Chodź do mnie. Na szczęście był przy nim tatuś. Nie wpadaj w panikę. Płyń do mnie, tak jak przedtem. Trochę się wystraszyłeś, co? Ale wiedziałeś, że tu jestem, prawda? Tak, tato. I wiesz co? Naprawdę świetnie pływasz. I to całkiem sam. Tak myślisz? Serio? Jestem z ciebie bardzo dumny. Dzieci, czy chcielibyście, żeby wam poczytać? Ta opowieść wam się spodoba. Będzie o tym, jak Kajtuś wymalował się farbami. Tytuł: obrazek Kajtusia. Kajtek spędzał dzisiejszy dzień z babcią. Zwykle wspaniale się u niej bawił. Lecz teraz było inaczej. Kajtuś nie miał humoru. Nic mu się nie chciało robić. Ojej. Kajtuś był znudzony. Nie miał pojęcia, czym się zająć. Kajtuś! A kuku? Kajtuś! Wyglądało na to, że nic nie jest w stanie poprawić mu humoru. Przyznaj się, wstałeś dzisiaj z łóżka lewą nogą? Co to znaczy? To znaczy, że czasem nie masz humoru i nie wiesz dlaczego. Właśnie, że mam humor. Cieszę się, że to mówisz. Na podwieczorek postanowiłam upiec ci szarlotkę. Sprawdzę, czy już gotowa. Nie jestem głodny. Nie mam ochoty na szarlotkę. Może cię przekonam.
Kajtuś był bardzo zły. Wszystko go denerwowało. Babcia zawsze pozwalała mu używać swoich farb. A Kajtuś zawsze lubił malować. Podobał mu się niebieski kolor, ale teraz postanowił użyć innych. Oj! Ojej! Kajtuś, szarlotka gotowa. Kajtuś, gdzie jesteś? Tu, babciu. Spójrz na siebie, jakie masz ręce. Bo maluję palcami. Jaki śliczny obrazek. Ale jeśli chcesz szarlotkę, musisz je umyć. Masz na nią ochotę, prawda? Tak. Smakowało ci, Kajtusiu? Cześć, kochani. Dobrze się bawiłeś u babci? Mamo, malowałem obrazek palcami. Na początku nie miał humoru, ale namalował ten śliczny obrazek i od razu przeszła mu złość. Nie chcę wracać do domu. Kajtusiu, jeszcze nie raz przyjdziesz do babci. Oczywiście. Zawsze, kiedy wstaniesz z łóżka lewą nogą i nie będziesz miał humoru, wpadnij odwiedzić babcię. Ja już teraz jestem zły jak wilk. Kto chce posłuchać opowieści? Wy też lubicie misie przytulanki? Dzisiejsza historyjka ma tytuł Misiowa koszulka Kajtusia. Misiu, ty siadaj tutaj. Uważaj, jedzie! Ha, kaczka, kaczka, kaczka! Rusia, bawić się! Zgoda! Nie! Kajtuś nie wierzył własnym oczom. Ruzia miała na sobie jego ulubioną koszulkę. Oho! Co się stało, synku? Ruzia nosi moją koszulkę z misiami! Ty już z niej wyrosłeś, dlatego dałam ją twojej siostrze. Nieprawda! Wcale nie jest dla mnie za mała! Jest moja! Kochanie, zdejmij ją na chwilkę. Koszulka w misie? Na razie włożysz swoją z myszkami, dobrze? Och, widzisz? Właśnie, że na mnie pasuje. O, jest w sam raz. Cieszę się. O. Przestań. Biedny Kajtuś, od leżenia na dywanie swędział go brzuszek, bo koszulka go nie zakrywała. Może naprawdę była za mała? Ale Kajtuś miał już pomysł. Postanowił przykleić ją do spodni. Wstręt na taśmę! Trzymajcie się! Kajtusiowi było smutno. Zrozumiał, że nie da rady dłużej chodzić w tej koszulce, ale nie chciał się z nią rozstawać. Kajtusiu! To ty, kiedy dostałeś koszulkę z misiami. Ślicznie wyglądałeś. Miałeś 2 lata. Byłem taki mały i wtedy ją dostałem? Przepraszam, że nie spytałam cię, czy mogę ją oddać Ruzi. Nie pomyślałam, że ona jest dla ciebie aż taka ważna. Kajtuś lubił swoją koszulkę, ale wiedział, że ostatnio urósł i już nie może jej nosić. Może schowamy ją gdzieś, żebyś ją miał na pamiątkę.
mojemu misiowi. Dobry pomysł. Misiu, pięknie wyglądasz w nowej koszulce. Misio, koszulka. Spójrzcie na Kajtusia. Biedak spadł z roweru. Zobaczymy, jak to się stało. Chcecie? Ten rozdział ma tytuł Kajtuś się skaleczył. Tata zabrał Kajtusia na wycieczkę rowerem. Sprawdźmy, czy jest porządnie zapięty. W porządku? W porządku! To świetnie! Możemy już ruszać? Tak! Dzień dobry panu! Dzień dobry, Kajtku! Jaki ładny rower! Dokąd jedziecie? Wybieramy się do parku! Miłej przejażdżki! Dziękuję! Co teraz trzeba zrobić? Rozglądamy się i rozglądamy się znowu. Zgadza się! Kajtuś lubił pokazywać tacie, że wie, jak przejechać przez ulicę. Kajtuś też chciałby jeździć na rowerze, tak jak ona. Tato, patrz na mnie! Synku, patrz przed siebie! Ojej! Co ci jest? Kajtuś nic wielkiego sobie nie zrobił, ale był zły, że tato widział jego upadek. Nic. Wracajmy do domu. Kajtuś od razu poczuł się lepiej, kiedy tatuś obwiązał mu nogę. Rana jest czysta. Możemy ją zakleić. Co tam u was? Zobacz, tato! Poprosiłem, żeby mama mi to nakleiła. I jeszcze jeden masz na palcu? Tak, na palcu też mam plasterek. No właśnie, więcej chyba już nie potrzeba. Nie, mamo. Dzień dobry panu. Proszę. No, widzę, że masz na łokciu ślicznego dinozaura. I na kolanie też. Na palcu też mam jednego. Chyba masz najwięcej dinozaurów ze wszystkich chłopców na naszej ulicy. Musisz być bardzo dumny. Poskładałam już pranie. I teraz, dzieci, mogę wam poczytać ulubioną książeczkę. Co dzisiaj porabiał nasz Kajtuś? Kolejna historyjka ma tytuł Kajtuś się ubiera. Mama Kajtusia postanowiła zrobić wielkie pranie. I Kajtuś też był bardzo zajęty. Pomagał jak umiał. O, gdzie są drzwi? Nie mogę się z tobą bawić, Gilbercie. Mamo, zobacz, co przyniosłem. Dziękuję ci, synku. Jaki z ciebie duży chłopiec. Kajtuś był bardzo dumny, że pomagał. Sprawiało mu to przyjemność. Ej, mamo, patrz na mnie.
Ojku, może teraz idź do siebie, żeby się ubrać. Kajtuś pomyślał, że skoro jest dość duży, żeby pomagać przy praniu, będzie też umiał sam się ubrać. Był tylko jeden kłopot. Wszystkie swoje ubrania zaniósł na dół i nie miał co włożyć. Och, nie! Kajtusiu, cicho, obudzisz Ruzię. Dlaczego chodzisz w samych majtkach? Nie mam żadnych ubrań. To niemożliwe. Masz mnóstwo ubrań. O raju, masz rację. Już wiem. Pobawimy się w coś. W przebieranki. Nie mogę jeszcze nosić ubrań dla dorosłych. Dlaczego? Jestem za mały. Zaraz to sprawdzimy. Proszę bardzo. Pasują w sam raz. Pan będzie uprzejmy, ser, przymierzy ci jeszcze i to. Ale łaskocze. Dasz mi jeszcze do tego czapkę? Pokaż lustro, pokaż lustro. Poczekaj, jeszcze coś by się przydało. Dżentelmen w każdym calu. Wiesz, podobają mi się te wąsy. I kto powiedział, że jesteś za mały na dorosłe ubranie? Hurra! Kajtusiu, jak ty się przebrałeś? Cóż to za przystojniak? Koniecznie muszę wam zrobić zdjęcie. Macie ochotę posłuchać o Kajtusiu? To siadajcie. Zobaczymy, co też u niego słychać. A tak, dzisiejsza historia ma tytuł Kajtuś w parku rozrywki. Tato, daleko jeszcze? Tato, daleko jeszcze? Niedaleko. Daleko jeszcze? Jesteśmy na miejscu. Kajtuś był bardzo przejęty, bo była to jego pierwsza wycieczka do parku rozrywki. Cieszył się, że będą się bawić razem z tatą. Ojej! Na początek wybrał spływ pontonem po rwącej rzece. Stań przy tej miarce. Co to jest? Żeby wejść, trzeba mieć odpowiedni wzrost. Jest! Podoba ci się? Tak, fajnie to jest. Ale pewnie trochę się boisz, co? Tata i Kajtuś zgodzili się, że miło jest płynąć rwącą rzeką, ale i trochę strasznie. Później były już tylko mocniejsze wrażenia i więcej śmiechu. A potem woda nas ochlapała. Kto chce deser? Ja proszę, ja też proszę. Pycha! Naprawdę nie wiem, czy wata cukrowa jest taka dobra dla dzieci. To znaczy, że ty nie chcesz? O? Proszę. Kajtuś bardzo lubił jeździć na diabelskim młynie. Z wysoka mógł zobaczyć cały park. Tato, tato, o tam! To był największy miś, jakiego Kajtuś widział w życiu. Żeby go wygrać, trzeba było wrzucić wszystkie kółka na kołki. Dla Kajtusia to było bardzo trudne. Nie udaje mi
się. To tylko wydaje się łatwe. Tato, może ty spróbujesz? Postaram się trafić. Jest! Brawo, kochanie! Kajtuś bardzo, bardzo chciał, żeby tata wygrał misia. I co, podobało wam się? Och, bardzo, mamo! A co najbardziej? Może spływ rwącą rzeką? Albo diabelski młyn? Już wiem! Pewnie jak tata rzucał kółkami i wygrał misia. Tak! Bohaterom głosów użyczyli Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Grażyna Kopeć, Andrzej Chudy, Aleksander Gawek. Wersja polska GMC Studio.